No dobra, nadszedł i on, tydzień operacyjny, tak jak wam mówiłam w poprzednim weekly blogu, czeka mnie operacja przegrody nosowej. Mimo tego, że bardzo nie chcę tego robić, to dwóch niezależnych lekarzy kazało mi to zrobić i wystawiło praktycznie od razu skierowanie, więc muszę to zrobić, żeby poprawić swoją jakość życia i żeby po prostu poczuć się lepiej. Ale mimo tego strasznie się denerwuję. Dzisiaj jest ostatni wieczór przed operacją. Nigdy nie miałam zabiegu w szpitalu, nigdy nie miałam znieczulenia ogólnego, więc ogólnie po gaciach. I zdaję sobie sprawę, że pewnie dla ludzi, którzy mieli jakieś poważniejsze zabiegi, mój strach jest pewnie śmieszny, ale ja to zawsze porównuję do jednej rzeczy. Słuchajcie, zależnie od tego, w jakim punkcie życia jesteście, takie macie problemy i takie macie strachy. Wiem, że są ludzie, którzy mieli poważniejsze operacje. Dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie w moim życiu i naprawdę gdzieś tam bardzo to przeżywam emocjonalnie, więc nalewam sobie wody i będę się pakować do szpitala, a wy razem ze mną, bo kompletnie nie mam pojęcia, jak mam się do tego zabrać. Nawet, słuchajcie, pofarbowałam włosy, nie? Żeby jakoś ten szpitalu wyglądać. Człowiek jest głupi. Wczoraj złapałam się na tym, że sprzątam całą chatę, jakbym miała co najmniej umrzeć i zostawić, wiecie, nową chatę, jakby Patryk sobie znalazł nową żonę, żeby siary nie było. Chora głowa. Słuchajcie, mój największy problem, jeśli chodzi o pakowanie, jest taki, że mama mnie zawsze uczyła, żebym zawsze brała jedną rzecz więcej w razie W, więc ja zawsze pakuję jedną więcej parę skarpetek, jedną więcej parę majtek, jedną więcej koszulkę, spodnie itd., itd. Nie jestem w stanie spakować się minimalistycznie, ja po prostu jestem inaczej wychowana. Nie da się, więc zawsze mam problem nawet jak jeden na jeden dzień, bo ja mam po prostu zawsze wielką walizę albo zawsze wielką torbę. Tym bardziej, że wiem, że jak tego nie wezmę, to na bank wtedy się to przyda. Wiem, bo kiedyś byłam w Warszawie na jakimś szkoleniu chyba i właśnie zmoczyła mnie tak ulewa, zmokły mi całe skarpetki i nie miałam na zmianę. Bo co? Bo nie wzięłam dodatkowych. Patryk się zawsze ze mnie śmieje, że jestem spakowana tak, jakbym nie wiadomo co tam miała robić, ale tak to już ze mną jest. Mam też jeden mały przypał z piżamą. Jak już wiedziałam, że jadę do szpitala, to stwierdziłam, że to jest idealny moment na to, żeby zamówić nową piżamę. Wiadomo, nieważne, że jadę na jeden dzień, ważne, że można kupić sobie nową piżamę. No i wypatrzyłam sobie taką śliczną piżamkę na stronie Tennessee'a. Wyglądała ekstra, w sam raz właśnie tak bardziej, wiecie, zabudowana do szpitala, będzie idealna, wszystko zakrywa. No i przyszła i okazało się, że spodenki, tak, spodenki są ok, ale bluzka jest trochę kusa. Ja nie jestem pewna, czy ona się nadaje do szpitala. Ona wyglądała zupełnie inaczej na zdjęciu na modelce, może ta modelka była po prostu bardzo szczupła, nie wiem, i to na niej wisiało. Biorę ją i tak, bo już ją kupiłam, więc hello, zapłacone. Ale poza tym wezmę też coś, co mi się sprawdza zawsze jako piżama, czyli koszulka z mojej trasy treningowej. I myślę, że prawdopodobnie w tym będę spała, tak to się skończy. No dobra, jestem już w swoim pokoju i słuchajcie, dostałam jedynkę, więc zrobię wam home tour po moim dzisiejszym pokoju szpitalnym. Więc tak to wygląda, mały pokoik z łóżkiem, z telewizorkiem, z ładnym widokiem za oknem, jak w hotelu. I jest jeszcze łazienka. Słuchajcie, moi drodzy, mój outfit na dzisiaj. Tak wygląda. Mam jeszcze bardzo sexy majteczki, Ani. Takie kaloty jak na babci. A już jestem ubrana i gdzieś za godzinę, półtorej będę jechała na blok operacyjny. Jej! Ale jestem po rozmowie z lekarzem, który mnie bardzo, bardzo uspokoił. Więc takie chill, spokojnie, to jest malutka operacja, nic potem nie będzie widać, wszystko będzie ok, więc ja się też uspokoiłam. No już jest dużo lepiej z moimi stresami, ale widzę, że źle zrobiłam sobie warkocza, no trudno. Trudno, trudno, jakoś będę musiała ten outfit dzisiaj przeżyć. A poczytasz mi gazetę? A to bym miał ci przeczytać. O Taylor. A nie mam gazety o Taylor. Gdzie się kupuje gazety o Taylor? W Taylorlandii. W Taylorlandii? Tak. Gdzie jest Taylorlandia? W jej pokoju dużo. W
Jak dużo pokoi? Wszyscy przychodzą do ile radni. Przychodzą, zaprosiła śpiewać piosenki. Dajmy na to wszystko, na co on nalegał. Taki mega mały ponton, nie? Mhm. To nie chuja, on się roztopi w środku. Bo tam jest kwas. Ale ponton jest gumowy. O, to jest odporny na gumę. On jest odporny na kwas. Chyba tak. Oj, Andrzej, tych tam była. Ta piosenka Kartika, ona tam pływa z fortepianem, nie? I sobie wyobraź to w żołądku. I z taką tą... I tak napierdala z tym wiosłem tam. I tak płynie. Przez te kwasy. I na przykład płynie, a tu kukurydza. Dlaczego? Bo to jest sprytne, ty się śmiejesz z tym niby po tym zabiegu, ale to nie, bo moje myśli ma sens. Dlaczego kukurydza? Jesteśmy w ostatniej. Dlaczego? Nie. Nie? Widzisz, nie. Kukurydza dlatego, głupku, że się nie trafi. Przeżyłam. Mamy jeszcze podrażnione gardło, bo... Po czym mam podrażone gardło? Po rurce, którą mi dali, żebym oddechała, ale jest wszystko okej. Okay. Czuję się dobrze, tylko spać mi się ciągle chce. I miałam pretensję, że mnie obudzili. No, więc żyję. Teraz sobie jem paprówkę. Jest git. Mam widok na jeziorko. Jednak przydała się moja cute piżamka. Przebrałam się i już się czuję lepiej jak człowiek, a nie w tych kalotach wielkich. Z godziny na godzinę czuję się coraz lepiej, tylko strasznie mi się chce spać. Non stop. Najchętniej to bym spała cały czas. Hejka, obudziłam się w szpitalu na drugi dzień. Dzisiaj już wracam do domu. Oj, ale czuję, że głos jeszcze nie jest najlepszy po tej rurce. Pewnie to chwilę potrwa. Czuję się dobrze. Całą noc przespałam. W ogóle cały wczoraj się dzień praktycznie przespałam. Czuję się, że taka trochę, wiecie... Bardzo, bardzo mnie te znieczulenie ogólne obciążyło w tym sensie, że bardzo byłam senna. Przez cały wczorajszy dzień zasypiałam na siedząco, na stojąco. I teraz też czuję się, że taka trochę... Przyćpana. Nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa na YouTubie, ale zobaczymy. I też czuję, że tutaj jeszcze nie mam czucia całego. Na przykład nie mogę się uśmiechnąć tak, jak bym chciała. Nie mogę. Mam opuchnięte i nie czuję tego, ale myślę, że to kwestia czasu. Jest i owoc. Jak się pani czuje, pani Marta? Dobrze, trochę mnie nos boli, wiadomo, i głowa tutaj, ale ogólnie dobrze się czuje. Ale strach już poszły na lachy, nie? Tak, tak. Poza tak. Tego dzielnego pacjenta. O, dziękuję bardzo. Mały prezent. I teraz tak, poproszę panią, żeby pani mi się tutaj podpisała, że pani wręczam pani dokumenty przygotowane przez doktora. Dobra. I ten jeden dokument, który pani podpisuje, idzie do pani dokumentacji medycznej, a ten, który jest w środku, jest dla pani, żeby sobie pani poczytała. Dobra. Czyli to one są identyczne. Aha, dobra, ten jest dla pani, dobrze? Super. Dostałam jakiś prezent, godzienny patent. Ale nie wiem, co to jest. Jakiś balsam do ciała, mydełko. Co za szpital w ogóle? Bomba do kąpieli, balsam do ust. Że dobrze. Oni mi to kupili. O, dostałam słonika za bycie dzielnym pacjentem. Ale super. Patrzcie, jest naklejka dzielny pacjent. Z kotkiem. Kurza, ja to już nie mogę mieć swojego normalnego uśmiechu. Czuję tylko jakiś klaun. To mam wszystko znieczulone jeszcze. Nie mogę, uśmiecham się, tylko nie widać, ale uśmiecham się. To jest mój uśmiech. To jest mój uśmiech od dzisiaj. Słuchajcie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Patryk mnie przywiózł i zaraz potem poszłam na drzemkę, bo okazało się, że co 2 godziny mam jakiś taki zjazd energii i muszę się kimnąć. Nie wiem, czy to jeszcze ciało dochodzi do siebie po operacji, czy po prostu po tym znieczuleniu ogólnym, ale no tak po prostu jest. Ogólnie czuję się bardzo dobrze.
Nos mnie tak bardzo nie boli, bardziej boli mnie głowa, jakbym miała takiego mega giga ekstra kaca, takiego wiecie, kiedy, nie wiem, ja nie piję alkoholu już teraz od dawna, więc, ale bazując na jakichś poprzednich doświadczeniach ze studiów, to jakbyście byli na takiej mega imprezie i poniósł was ten melanż i wypilibyście te pół butelki wina za dużo na sam koniec, no to mam właśnie takiego jakby kaca. I się śmieją z Patrykiem, że może to jest kac właśnie po znieczuleniu, w sumie to by miało sens. Więc dzisiaj jeszcze na pewno będę spokojnie sobie leżeć, odpoczywać i nabierać sił, żeby jak najszybciej wrócić gdzieś tam do formy i do bycia sobą i do mojego uśmiechu, bo zobaczcie, teraz się do was uśmiecham. Wiem, że tego nie widać, ale to jest uśmiech. Tu mam jeszcze wszystko poblokowane. Czuję, że mam tutaj jeszcze nos trochę opuchnięty i to też mi blokuje jakby te uśmiechanie się. Ale jest dobrze. Nie było tak strasznie, jak myślałam. Ja nagrywam vloga, na którym wrzucam poprzedniego vloga. Wrzucam dzisiaj vlog, pierwszy vlog tygodniowy na kanał. Jestem bardzo ciekawa, jak go odbierzecie i mam nadzieję, że wam się cała ta seria vlogów tygodniowych spodoba, bo z perspektywy mojej mi się takie vlogi dużo lepiej nagrywa i mam wrażenie, że też więcej mogę pokazać, możecie mnie lepiej poznać i tak jakby wszystkie te vlogi mają wtedy lepszy kontekst, nie? Ale będę czekała na wasze komentarze. Jak wy to oglądacie teraz, to już te komentarze są. Ale możecie zostawić kolejny i napisać, czy na pewno wam się podoba. Ale ja w tym czasie dopiero wrzucam i wy dopiero zobaczycie pierwszy vlog. Vlogocencja. Jeśli mnie kiedyś za autorytet odnośnie zdrowia i rozsądku, to możecie przestać, bo właśnie dowiedzieliśmy się, że Dave z Ameryki, który prowadzi kanał na YouTubie, jest dzisiaj we Wrocławiu i ma swój występ i ja chcę jechać. Nie możemy to ominąć, więc krzywą przegrodą, prostą przegrodą, leczącą się przegrodą czy nie, jadę. Najwyżej ludzi przestraszą moją krwią z nosa. Pomyślą, że za dużo ćpiesz. Pomyślą, tak. No po wczorajszej dawce to może być racja. Bo oczy mam dalej takie. To jest mój make-up na dziś. Bardzo minimalistyczny, czyli tuż do rzęs. Koniec. Tak co? To jest polskie? Ja powiedziałam... No tak, co myślała, że tak każdy na świecie je kapustę codziennie? Nie, przecież to jak nawet lubią kapustę, no nikt nie je kapusty. Okazało się, że wczorajszy wieczór był małym błędem. Moje dobre samopoczucie trwało przez chwilę. Już zrobiło mi się trochę gorzej. Na szczęście miałam bardzo dobre miejsce z oparciem, więc sobie tylko siedziałam, słuchałam, co tam Dave mówi. Ale już w taksówce z powrotem płakałam, bo tak mnie bolał nos, więc po prostu łzy mi leciały jak grochy. Głowa, wszystko, strasznie się źle czułam. A więc jak tylko przyjechaliśmy do domu, wzięłam leki przeciwbólowe, przepłukałam nos i poszłam spać. I słuchajcie tego, wstałam o 5, zeszłam na dół, wzięłam znowu leki przeciwbólowe, bo znów mnie bardzo bolało. Po czym znowu poszłam spać, obudziłam się o 10 i dopiero teraz zaczynam dzień. Teraz czuję się na razie trochę lepiej, chociaż nos mam bardziej zatkany niż wczoraj i bardziej opuchnięty, ale lekarz mówił, że tak może być, że ta opuchlizna w tym tygodniu będzie duża i że jeszcze w tym tygodniu być może będę musiała oddychać przez usta, a nie do końca przez nos. Teraz na razie odpukać czuję się dobrze, ale już nie mam żadnych pomysłów, nigdzie nie wychodzę, tylko zaraz odpalę sobie grę, bo Patryk kupił mi Harry'ego Pottera i będę grać, odpoczywać, zamówię jakieś jedzenie albo Patryk coś zrobi, zobaczymy. I będę odpoczywać tak, jak powinnam. To jest prawidłowa rekonwalescencja, a nie chodzenie po mieście doby po operacji. Ale bym nie wiedziała, bym nie spróbowała. Poza tym bym żałowała, że mnie nie było, a my strasznie lubimy z Patrykiem oglądać Dave'a z Ameryki, więc byłoby nam przykro i no. Jestem dorosła, to była moja decyzja. Tego drugiego dnia boli bardzo, dużo bardziej niż wczoraj. Jestem mega zdziwiona, bo nastawiałam się, że to ta pierwsza doba po operacji będzie taka najgorsza. A okazuje się, że chyba byłam wczoraj szczypana tymi wszystkimi kroplówkami, lekami. Czułam się na tyle dobrze, że chciałam pójść na miasto. Natomiast dzisiaj jest masakra. Boli mnie głowa, boli mnie cały nos.
Myślałam, że dzisiaj oszukam system i specjalnie nastawiłam sobie budzik troszkę wcześniej, zanim powinnam wziąć leki, żeby obudzić się przed bólem, wziąć i dzięki temu ominąć ból, ale niestety się nie udało. Obudził mnie straszny ból nosa. Strasznie boli mnie tu z przodu dzisiaj. Wczoraj bardziej głowa i cały nos, a dzisiaj bardziej ten czubek. Ale pisałam wczoraj z lekarzem odnośnie tego, kazał się nie męczyć, powiedział, że nie ma żadnego powodu, żeby płakać i że nikt mi nie da medalu z ziemniaka za to, że będę cierpieć, więc dał wskazówki, jakie leki jeszcze mogę wziąć, co mogę wymieszać, żeby było to skuteczniejsze i potem rzeczywiście zadziałało. Więc robię sobie mega szybkie śniadanie. Mam ten problem, że nie mam apetytu, więc robię po prostu pół bułki z masłem, serem żółtym, żeby zjeść coś, żeby nie jeść leków na pusty żołądek i potem od razu biorę przeciwbólowe. Biorę też leki, które muszę brać przez cały tydzień. Od razu działam, nie robię sobie męczennicy i mam nadzieję, że dzisiaj będzie już dużo lepiej. Zamówiłam jakieś takie podstawowe zakupy sobie na dowóz, ale zawsze mnie rozwala, jak oni to pakują. Nie wsadzą wszystkiego, wiecie, w 3 torby, tylko jest 15 torb i na przykład w jednej miałam tylko pasty do zębów i nic więcej, więc... Kupiłam takie totalne podstawy, owoce i warzywa. Stwierdziłam, że porobię może jakieś smoothie albo koktajle, żeby troszkę więcej zjeść, mimo tego braku apetytu. A też od jutra albo od pojutrze zamówiłam sobie catering, więc też nie będę musiała gotować tak na bieżąco. Owocki i warzywa, jakiś nabiał podstawowy, czyli skyry, twarogi, jogurty, mleko roślinne, jajka i słuchajcie, makaron do pad thaia, bo podobno Patryk będzie robił, zobaczymy. I mąka orkiszowa, to jest moja ulubiona, której używam zawsze do jakichś naleśników, placuszków. Skończyło mi się ostatnio, więc fajnie, że mogłam sobie zamówić. I tak naprawdę tyle. Pierwszy oficjalny spacer, bo tego wyjścia na miasto na lekach przeciwbólowych w ogóle nie liczę. I jest w porządku. Co mnie zaskakuje, to to, że mam małą zadyszkę, wcale tak dużo nie chodzimy. Ale nie czuję się tak źle, jak myślałam, więc myślę, że spokojnie jutro znów pójdziemy na jakiś spacer i powoli będę latać gdzieś tą aktywność. Przy okazji odwiedziliśmy oczywiście warzywniak jak zwykle, bo kupiłam jeszcze arbuzy, maliny i wszystkie tego typu rzeczy. Witaminy się przydadzą. Poza tym ja nie mogę bez tego żyć, tak że miałam z dwudniową przerwę od arbuza, więc dajcie spokój. Jak zwierzę. Czas na jakąś aktualizację. Pod względem bólu dzisiaj było zdecydowanie lepiej, ale dalej nie tak wspaniale, więc napisałam SMS-a do mojego lekarza i poprosiłam o jakieś inne leki. I bardzo szybko przypisał mi kolejną receptę na coś mocniejszego, żebym się nie męczyła. Powiedział, że to w ogóle kompletnie nie ma sensu i że do poniedziałku, czyli do momentu wyciągnięcia stabilizatorów z nosa, raczej będzie mnie trochę mocniej boleć, a potem powinno być już dużo lepiej. Jeśli chodzi o całe moje samopoczucie, to znów jest lepiej niż wczoraj, ale nie jest wspaniałe, prawie cały dzień musiałam przeleżeć, ten spacer mnie dość mocno zmęczył. Zaliczyłam drzemkę oczywiście i jestem zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że aż tak będzie mnie to obciążać, że po prostu czuję się fizycznie, wiecie, fizycznie jestem zmęczona, tak jakby samym życiem, tym, że wstałam. Ten nos mnie boli i gdzieś tam się źle czuję, więc spędziłam cały dzień, ale Netflix zrobił, cały dzień na kanapie, ale Netflix zrobił mi prezent, bo zobaczyłam na ich Facebooku, że wrzucili całe 6 sezonów Plotkary, którą uwielbiam, to jest mój ulubiony serial z nastoletnich czasów, więc już cały pierwszy sezon sobie obejrzałam na przyspieszeniu, bo tylko sobie scrollowałam do momentów, gdzie Chuck i Blair mają jakieś interakcje, bo to jest moja ulubiona linia fabularna tego serialu, więc nawet miło spędziłam ten dzień pod tym względem. Trochę Plotkary, trochę grania w Harry Pottera, trochę czytania książki, więc w sumie brzmi jak taki idealny odpoczynek, którego nie miałam od bardzo długiego czasu. Szkoda tylko, że to samopoczucie nie jest jakieś takie wspaniałe, ale myślę, że to z każdym dniem będzie się polepszać i mam nadzieję, że te nowe leki przeciwbólowe też przyniosą mi trochę ulgę. Jeśli chodzi o sam nos, to mam wrażenie, że tak z zewnątrz tego bardzo nie widać, natomiast ja mam tutaj jeszcze bardzo spuchnięte, nos mam w środku spuchnięty, czuję cały czas jakbym miała taki mega giga katar, którego nie mogę wysmarkać, bo tam nic nie ma, oprócz jakiejś krewki, która się gdzieś tam pojawia, więc to jest też dość interesujące. I co? Czekamy! Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Myślę, że dzisiaj jest idealny dzień na MTV Cribs i pokazanie wam
jak ja żyję w ostatnich dniach, ponieważ moje życie ogranicza się do jednego pokoju i jest to mój salon, który pełni teraz milion różnych funkcji, już wam pokazuję. Wchodzicie i macie tak, miejsce wypoczynkowe, gdzie można zaznać drzemki, kiedy leki przeciwbólowe przestają działać. Kocyk, na którym sznurek ugniata pierogi zazwyczaj. Tutaj macie biuro, więc jak trzeba coś zrobić, to mogę sobie przejść do biura i nawet nie mam daleko, więc całkiem spoko. Tu jest też część zabawowa, mogę sięgnąć po pada i przenieść się do świata, do świata Hogwartu. Tutaj mamy dining. Dobra, tu jest strefa, gdzie jem. I aktualnie możecie podziwiać mój obiad, bo od dzisiaj mamy właśnie catering, więc mam dzisiaj roślinnego burgera z kaszą i oczywiście plotkara, słuchajcie, w dobę. Przeszłam prawie na trzeci sezon, więc 3 sezony w dobę, całkiem spoko, oczywiście przewijam tylko do wątków z Blair i Chuckiem. Jeśli mówię od rzeczy, to się tym nie przejmujcie, bo dzisiaj próbuję właśnie nowego leku przeciwbólowego od lekarza, więc jest różnie. Słów mi brakuje! Dobra, myślę, że to też idealny czas, żeby usiąść i na spokojnie pogadać z wami o operacji, bo akurat dzisiaj właśnie dodałam na Instagram moje pierwsze zdjęcie po zabiegu i pojawiło się trochę wiadomości i komentarzy na temat tego, że dlaczego ja nie mam siniaków, dlaczego nic nie widać, dlaczego nie mam opatrunku, gdzie są tam ponady w nosie i tak dalej, więc może powiem to tutaj, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu, żebyście mieli taki pakiet informacji. Więc jeśli chodzi o siniaki i o to, dlaczego tego wszystkiego nie widać, to mój lekarz tłumaczył mi to, że to też zależy od rodzaju zabiegu. U nas to była tylko właśnie septoplastyka, czyli poprawa skrzywionej przegrody nosowej. Nie ruszaliśmy w ogóle kształtu nosa, nie ruszaliśmy nosa, bo ja swój nos lubię i chciałam, żeby tak zostało. Więc poruszali się tylko w środku nosa, dlatego nie grzebali tutaj nic, więc nie ma siniaków, nie ma żadnych zaczerwień, nie widać, że cokolwiek robiono. A i tak moja operacja była jednak troszkę bardziej skomplikowana niż miała być, bo okazało się, że trzeba tam spiłować kość czy coś takiego, więc oni musieli naruszyć tą kość i z tego też powodu teraz mnie bardziej boli niż po takiej zwykłej septoplastyce. Lekarz uprzedzał, że ten ból będzie większy, opuchlizna może być większa i też brak czucia, na przykład tutaj właśnie to też może być spowodowane tym, że właśnie musieli coś tam majstrować z tą kością. Jeśli chodzi zaś o samą operację, to dlaczego ja nie mam jakiegoś tam opatrunku czy tam ponady, to może wynikać też chyba z tego, że po prostu robię ja miałam prywatnie, bo z tego co widziałam w waszych wiadomościach, mieliście zupełnie inne doświadczenia na NFZ, więc może po prostu mają jakieś inne praktyki, jeśli o to chodzi. Albo może to jest kwestia szpitala, że akurat w takim szpitalu robią to, w takim robią to. Mi lekarz mówił, że te tamponady są mega niewygodne i nieprzyjemne. Zamiast tego mam jakieś takie wsporniki, które będziemy wyciągać właśnie w poniedziałek. One nie bolą mnie tak bardzo. Bardziej mam takie uczucie, wiecie, że ciągle mam coś w nosie, no bo mam. Mam rzeczywiście coś w nosie, więc mam takie uczucie, że coś jest w nosie, ale nie jest to tak przeszkadzające, jak myślałam, że będzie. Mam takie jakby lekkie uczucie kataru, którego nie da się wysmarkać, bo tam nic nie ma tego kataru, ale nie jest to jakieś tragiczne, myślałam, że będzie dużo, dużo gorsze. Jeśli chodzi o samą operację, to ja zrobiłam ją prywatnie, no bo miałam takie możliwości finansowe, stwierdziłam, że chcę mieć jak najlepszą kontrolę nad tym zabiegiem, chcę wybrać, kiedy go robię, bo ze względu na moją pracę miałam bardzo, bardzo mały okres, w którym mogłabym zrobić taką operację. No i z tego względu zdecydowałam się na to, żeby robić ją prywatnie, chociaż miałam też skierowanie od lekarzy na operację po prostu na Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli chodzi o sam zabieg, robiłam go w szpitalu Ortos pod Wrocławiem i teraz już mogę po tych kilku dniach powiedzieć, że polecam go, jestem zadowolona, wszyscy byli dla mnie ogromnie mili, pomocni, lekarz mi odpisuje na moje smsy i po prostu jest bardzo uczynny, więc czułam się bardzo dobrze zaopiekowana na każdym etapie tak naprawdę, no wszyscy byli mili i każda pielęgniarka i pani rejestrująca, po prostu był dzięki temu duży komfort, a jak wiecie, mam tendencję do dużego stresowania się, niepokoju i jakichś tam lęków, dlatego to też było dla mnie bardzo istotne, że chciałam się czuć komfortowo. Za samą operację zapłaciłam 6900 zł i w tym już zawierają się też wizyty związane z tą operacją, hospitalizacja, wszystko, więc to już jest po prostu tyle zapłaciłam i dzięki temu miałam ten zabieg. Pierwsze 2 dni teraz po tym zabiegu miałam takie uczucie, że żałuję, bo bardzo mnie bolało, ale teraz już zaczynam coraz bardziej myśleć sobie, że to była super decyzja, bo mam oddech,
biorę go obiema dziurkami i nie mogę się doczekać, aż będę miała więcej sił, żeby zobaczyć, jak to też wpłynie na moje treningi, na moją wydolność, bo myślę, że będzie to miało wpływ. Jeśli chodzi jeszcze o opatrunek, bardzo dużo osób było zdziwionych, że ktoś tam miał operację, miał cały nos zaklejony i w ogóle wszystko. Tutaj nie było takiej potrzeby, ani przez chwili, coś tam mi krew leciała, to nie było tak, że ciekło mi, wiecie, jakiś potok tej krwi, tylko takie do wysmarkania, więc tak jakby nie było też potrzeby, tak mi się wydaje. Mam założone w środku szwy rozpuszczalne oraz jeden szew nierozpuszczalny, który będzie zdejmowany razem z tymi wspornikami w poniedziałek. No i finito. Postanowiłam dzisiaj oszukać system. Obudziłam się rano i miałam nadzieję, że dzisiaj już będzie, wiecie, taki przełomowy dzień, dużo lepiej. W końcu piąty dzień od operacji, więc już na pewno coś się zmieni. Po czym wstałam, zjadłam śniadanie i poszłam spać na kolejne 3 godziny, bo tak mnie bolała głowa. Więc stwierdziłam, że koniec z tym, zbuntowałam się, poszłam się wykąpać, umyłam włosy, założyłam coś ładniejszego i będę udawać, że się dobrze czuję, bo już mam naprawdę dosyć tego siedzenia na dupie i nic nie robienia. Właśnie sobie podgrzewam obiad, tak jak wam mówiłam, zamówiłam sobie teraz catering, żeby w ogóle nie myśleć o tym, co jem i o diecie, bo zamawianie ciągle obiadów na wynos nie kończy się zbyt dobrze, tym bardziej, że zazwyczaj w ofercie są albo pierogi, albo pizza, albo kebab i to jest tak naprawdę wszystko tutaj na naszym osiedlu. Więc mam catering dietetyczny z Nice to Fit You i dzisiaj na obiad chili con carne, więc będzie smacznie. Jak się możecie pewnie domyślić, moje plany tego, żeby udawać, że dobrze się czuję i w ogóle robić dzisiaj rzeczy, nie wyszły kompletnie, ponieważ sen mnie znów zmógł. Wydaje mi się, że to też wynika z tych leków przeciwbólowych, które biorę. Cały ten tydzień ogromnie mnie zdziwił. Nie sądziłam, że tak będzie wyglądać rekonwalescencja po operacji. Byłam święcie przekonana, że ja po 2 dniach od zabiegu będę już chodzić na spacery. Pod koniec tygodnia planowałam już zrobić jakąś jogę, pilates i w ogóle, wiecie, wrócić już do takiego życia. A to się okazało, że moje ciało mówi, nie, my potrzebujemy więcej czasu i będziesz spała przez cały dzień i przez całą noc i praktycznie leżała na kanapie i nic nie robiła, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, w przyszłym vlogu zobaczycie już, jak wracam do formy, Nitka. Będziemy ćwiczyć, mam nadzieję, będziemy robić pierwsze treningi i będziecie mogli razem ze mną gdzieś tam wracać do tej aktywności, po prostu razem działać. Przyszły tydzień to też dla mnie, słuchajcie, wojna, ponieważ rusza sprzedaż biletów na koncert Taylor Swift. Jak wiecie, jestem ogromną fanką Taylor, jestem totalnie Swiftie, więc będę próbowała upolować bilety, będę o nie walczyć. Biletów jest mniej niż ludzi zainteresowanych, więc może być ciężko, ale jestem uzbrojona w Excel, jestem uzbrojona w dużo motywacji i mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć, a pewnie całą walkę zobaczycie właśnie na kolejnym tygodniowym vlogu. Mam też nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Pierwszy raz chyba też tak dopuściłam was tak bardzo do siebie, zwłaszcza w tym vlogu. Miałam dużo wątpliwości, czy pokazywać ten proces operacji, zabiegu, czy po prostu zrobić sobie wolne i odpuścić, ale stwierdziłam, że chcę to zrobić. W żadnym momencie nie przekroczyłam gdzieś tam swojej granicy prywatności, czułam się cały czas dobrze ze sobą w trakcie tego vloga, a przy okazji miałam cały czas wrażenie, że mimo tego, że wy to oglądacie po czasie, to że gdzieś jesteście ze mną i mam wasze wsparcie, więc było mi po prostu też lżej przez te ostatnie kilka dni. Więc trzymajcie teraz kciuki, żebym zaczęła drugi etap swojej rekonwalescencji i mogła powoli zacząć się ruszać, a nie ciągle spać. I mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się niedługo. Hejo!